czwartek, 5 grudnia, Beata Kastner, dzień dobry. Dziś z rynku Starego Miasta zapraszam Państwa na nasze wydanie magazynu Kultura. Jesteśmy tutaj, ponieważ właśnie rozpoczął się jarmark Świętego Mikołaja. Zaświeciły piękne światła w całym mieście, stanęła duża plenerowa scena, a przed nami cały weekend koncertowy. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wow! Od razu zrobiło się przyjemniej i uśmiechać się jakoś łatwiej. Jarmark Świętego Mikołaja w Grudziądzu ruszył. I to jest czas, żeby pojawić się właśnie tutaj, w sercu miasta. A na odwiedzających czekają kramy pełne świątecznych bibelotów oraz te pachnące pyszną strawą. U nas jest słodko-kolorowo, mamy miody naturalne, mamy miody z dodatkami owoców liofilizowanych, mamy degustacje, zapraszamy serdecznie, mamy też różne prezenty, mniejsze, większe, także naprawdę jest ciekawie, jest smacznie, także czekamy. W tym roku mam takie nowe makramki na drewienku, czego nie było w zeszłym roku. No ale mam też takich klientów, którzy pytają na przykład, że rok temu kupili i chcieliby coś tam dokupić, takie samo. Także i nowe, i takie, które już były rzeczy. Jak widać za mną, przepiękne iluminacje, przepiękna Spichrzowa, nasz trakt spacerowy, więc zachęcamy do spacerów właśnie po ulicach naszego miasta, ale też do warsztatów, do korzystania z chatki Świętego Mikołaja. Jest tutaj na rogu Reja i Spichrzowej kula śnieżna, do której można wejść i zrobić sobie świetne zdjęcie. Jest Leonard, który zabawia nas w tym roku również, więc naprawdę jest wiele fajnych miejsc. Koniecznie zapraszamy tutaj na rynek, zobaczcie Spichrzową, no i podziwiajcie iluminacje świetlne. Zatem, szanowni Państwo, zapraszamy do nas na jarmark Świętego Mikołaja. Wystarczy przyozdobić się w dobry nastrój i uśmiech na twarzy. A tymczasem powracamy do naszych dzisiejszych tematów i przenosimy się do szpitala, gdzie trafiły kartki wielkiej mocy. Kartka Wielkiej Mocy odbyła się w Grudziądzu już po raz ósmy, jak mówi pomysłodawczyni akcji Marianna Gitner-Sawistowska. To akcja, która ma uczynić nasze życie lepszym, dając uśmiech i radość innym. Tym razem kartki z mocą dobrej energii w ilości blisko 1000 sztuk powędrowały do pacjentów grudziąckiego szpitala. Przekazujemy tutaj te kartki, jest ich blisko 1000. Cieszymy się, no bo to jest fajne, że pacjent wie, że ktoś o nim pamięta, a tutaj przygotowali, tak jak Państwo mówią, dzieci. Grudziądzanie naprawdę, to było jedno hasło, wszyscy robili przez miesiąc. Przez miesiąc napływały systematycznie do Grudziądza. Jarmarkowe atrakcje i ręcznie wykonane kartki świąteczne serdecznie polecamy. Tymczasem powracamy do naszych dzisiejszych tematów, a tu m.in. koncert jubileuszowy chóru Tibi Marie. Dobra, wepnij drugiego Jacka, zobaczymy. A czy ewentualnie jakiś fajne delikatny odsłuch tego, bo ja to co słyszę, to słyszę stamtąd. Dobra, ja przeżywam każdy występ, przed każdym jestem lekko zdremowana.
Jubileuszowy wieczór z chórem Tibi Marie upłynął w atmosferze ekscytacji. Gorączkowe przygotowania były też dobrym momentem na pytanie, czym dla chórzystów jest ten chór. Daje mi to taką niesamowitą przyjemność. Człowiek się tak uwrażliwia na wiele rzeczy i śpiewając, zwłaszcza uwielbiam repertuar sakralny. Teraz mamy trochę więcej rozrywkowego, ale właściwie w każdym się czuję dobrze. Najbardziej się czuję świetnie, kiedy wszystko nam wychodzi i harmonia jest taka, jak powinna. Pasją, odskocznią, wiesz, jakimś relaksem po ciężkim dniu. To nie jest męczarnia, to nie jest, wiesz, ja się uwielbiam uczyć nowych rzeczy, więc każdy nowy utwór to jest po prostu przygoda, jest wow, super. I każde jakieś przygotowanie do jakiegoś występu, no gdziekolwiek to jest, to jest po prostu przygoda. I to jest naprawdę taka adrenalinka i to są fajne, bardzo fajne uczucia. 20 lat to czas pełen pięknych chwil, wyznań, inspiracji. Ten świetny repertuar, zarówno kościelny, jak i patriotyczny, doskonale się wpisuje w charakter naszego miasta. To była iskra niczym w bajce Zaczarowany ołówek, kiedy całkiem przypadkiem usłyszałam pewnej niedzieli chór, śpiew chóru a cappella. I wtedy pojawił się ten błysk i myśl, zakładam swój chór. Praca w chórze jako dyrygent nauczyła mnie pracy z ludźmi. Jako lider nauczyłam się podejmować decyzje, rozstrzygać problemy, godzić, po prostu działać w taki sposób, żeby wszyscy w miarę możliwości byli zadowoleni. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale żeby utrzymać grupę osób, która przychodzi na próby, niezwiązana żadną umową, bez obowiązku, bez nakazu, po prostu z przyjemności dla śpiewu, z przyjemności również towarzyskich i mam nadzieję, że po części też dla mnie. Jubileusz 20-lecia istnienia chórzyści świętowali w towarzystwie zaproszonych gości Małgorzaty Pribe, Anety Nurcek i Marcina Pomykały. Na fortepianie zagrał Rafał Tworek, któremu towarzyszył kwartet smyczkowy Virtuoso, a nad całością wykonań czuwa pani dyrygent Małgorzata Gołuńska. Jeśli w tym przedświątecznym czasie znajdą Państwo trochę czasu, albo inaczej, koniecznie muszą Państwo znaleźć trochę czasu, bo oto polecamy arcyciekawą wystawę w Grudziąckim Muzeum. Przed balem Rzecz o Rzeczach to ekspozycja, która jest opowieścią o tym, jak do balu przygotowywali się nasi przodkowie. Wystawa nosi tytuł Przed balem, Rzecz o rzeczach. Jest to taka opowieść właśnie pojedynczego przedmiotu, który opowiada swoją historię. A historia ta dotyczy przygotowań związanych z różnymi uroczystościami, z balami, które były bardzo popularne w okresie karnawału. I tak zaaranżowana jest przestrzeń, że my szykujemy się do tego balu. Pierwsza sala jest salą, która ma przypominać taki buduar, w którym panie się stroiły, zażywały kąpieli. Przechodzimy do sali balowej. Tutaj mamy różne akcesoria, przedmioty, naczynia, bardzo piękne, wytworne, które właśnie służyły podczas imprez towarzyskich, ale mamy też taką przestrzeń niewielką, która ma przypominać taki kuchenny kredens,
bo przygotowania do balu to także zaplecze, przygotowanie posiłku, odpowiednich trunków i całej oprawy danej uroczystości. Szanowni Państwo, przygotowania do balu. Czas zacząć. Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy. Muszę przyznać, że ta wystawa była chyba najbardziej obszerną i pracochłonną wystawą, którą przygotowywałem w swojej karierze wystawienniczej w Grudziądzkim Muzeum. Wystawa wymagająca i licznych eksponatów użyczonych z różnych miejsc, ale i takiej pracy scenograficznej, bo zależało nam na tym, żeby te przedmioty odpowiednio zagrały i wybrzmiały. Pięknym dopełnieniem tematyki wystawy był akcent muzyczno-taneczny w wykonaniu Szkoły Tańca Bailamos z Bydgoszczy. Piękny bal, aż do białego świtu, ty i ja, znów razem w nowych czasach, potem bal z Rudolfem Valentino, pierwszy raz szumiało w głowie wino, tyle lat. Kiedyś z zespołem Laocze, dziś na solowej drodze, Hubert Spięty Dobaczewski zagrał na klubowej scenie Akcentu. W większości zabrzmiały utwory z jego najnowszej płyty Hardcore. Nasza rozmowa też krążyła wokół tego tematu. Coś psuje, pikuje, robi au. Chyba każda, w której brałem udział, była inna od poprzedniej. Przynajmniej ze swojej strony miałem takie ambicje albo marzenie takie, żeby te płyty się od siebie różniły, więc ta się też w konsekwencji różni od wcześniejszych. Czy były to płyty moje solowe, czy z zespołem Laocze. Mam jakieś wyobrażenie muzyki, więc popełniam jakieś szkice, a potem oczywiście w ramach tego zespołu, z którym nagrywam i koncertuję i z którym jestem, no to nabiera to jakichś rumieńców dopiero takich, które też wykraczają poza moje wyobrażenie i moje... wyobrażenie po prostu, to jest dobre słowo. To zaufanie wynika z tego, że znamy się od jakiegoś czasu, od kilku lat. Wiem, jak grają, wiem, jakie mają doświadczenie. Mówię tu o chłopakach. Mówię tu o Bartku Kapsie, o Patryku Kraśniewskim i Emilu Wojtczaku. Emil jest od niedawna w składzie, ale to jest też muzyk, z którym się znam od 20 kilku lat prywatnie, na marginesie. Więc to jest taka sytuacja, że jak gdyby no, w ramach tego, co prezentują sobą i w ramach warsztatu i po prostu jako osoby, jako istoty ludzkie, darzę ich sympatią i zaufaniem na tyle, że mogę polegać, że to, co gdzieś sobie wymyśliłem, powiedzmy, no to będzie przez nich absolutnie rozwinięte i wykonane w takiej formie, która wykracza poza to, co ja sam zrobię. Powitym mgłami, gdzieś tam, za tymi cholernymi tujami, skacz, zaszalej. Skacz, 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 skacz. To jest tak, że zmagałem się z brakiem weny przy okazji tej płyty i tak jak właściwie przy każdej płycie. Zawsze jest ta rozbiegówka, która trwa dłużej lub krócej. I przy okazji tej płyty pobiłem rekord, bo rok się zmagałem z tym, żeby napisać jakiś tekst, który mnie przekonuje. Więc pisałem jakieś rzeczy, które były zupełnie dla mnie nieprzekonywujące. Dopiero po roku zaczęło się to układać w jakąś opowieść, powtarzam, która mnie zaskoczyła też, bo ja sobie inaczej wyobrażałem
siebie, albo chciałbym sobie siebie inaczej wyobrazić, a tak się to po prostu wydarzyło i się rzuciłem na te fale. No tak, to tak się troszkę przypadkowo tak wydarzyło, bo ja sobie zacząłem tę płytę klecić muzycznie z takim innym nastawieniem, a ona wyszła zupełnie, miała być może nie agresywna, ale taka bardziej dynamiczna. Ona wyszła subtelna, co też mnie zaskoczyło, a potem myślałem o tym, no dobrze, ona jest subtelna, ale mogę dać jej jakieś treści, które są mocne w takim sensie, jakimś takim, no, mają jakąś taką dynamikę. Te też mogą mieć dynamikę, ale wyobrażałem sobie inną. Inaczej wyobrażałem sobie tę płytę, ona wyszła inaczej, ale to zaskoczenie mnie satysfakcjonuje, więc to jest taka rzecz, że jak to w sztuce, chciałbym namalować obraz i mam wyobrażenie, ale on wyjdzie zawsze inaczej niż sobie zakładałem. I chyba o to chodzi, tak mi się wydaje. Już wiem, kim jestem. Jestem kimś, kto nie wie, kim jest. Poza tym, że jest osobą głęboko stęskniona za sobą. Właściwie muzykę taką w formie takiego demo mam skomponowaną na następną płytę, ale to też to jest taka rzecz bardzo subtelna, z którą się jeszcze zmagam, układam sobie to w głowie i w sercu. Do tego stopnia jest to tak subtelne, że jeszcze chłopakom nawet tego nie puszczałem. I to są takie szkice, które mam i właściwie cała płyta, powiedzmy, w ramach szkiców jest skończona, a wracając do hardcora, no, z tą płytą mam o tyle problem, tak jak z każdą płytą, nie słucham swoich płyt. Jeśli robię tę płytę, no to jestem zaangażowany, uczestniczę w produkcji, w miksach, lubię te rzeczy, a potem to zamykam i tylko to wystawiam. Więc to jest to, co jest nagrane, to jest też dla mnie zupełnie inne, to co prezentujemy z zespołem na scenie, to jest inny rodzaj energii, więc mogę się tym cieszyć dosyć długo, myślę, w tym sensie takim, że mogę za ileś tam lat grać tę płytę, ale do niej nie będę wracał. Znaczy, może kiedyś wrócę tak, że sobie usiądę i będę to i sobie puszczę i na to spojrzę jakimś takim świeżym uchem, ale nie czerpię z tego frajdy. Poza oczywiście warsztatami dla najmłodszych odbiorców, przygotowaliśmy także coś dla naszych starszych gości. Są to promocje publikacji. 6 grudnia zapraszamy na spotkanie z Mikołajem Zryńska, książka Lecha Ubika o rycerzu spod znaku jaszczurki. Zapraszamy do gmachu Głównego Muzeum o godzinie 17.30. Natomiast 17 grudnia we wtorek zapraszamy na promocję kolejnego tomu Rocznika Grudziąckiego. Na oba te spotkania wstęp jest wolny i oczywiście podczas każdego z nich będzie można zakupić promowaną publikację. Ponadto oczywiście trwamy w świątecznych przygotowaniach, natomiast myślimy już także o tym, że w 2025 roku ferie rozpoczynają się w naszym województwie już w styczniu. Dlatego też przygotowujemy się i do tego przedsięwzięcia. Zapisy na zajęcia podczas ferii zimowych rozpoczynamy 9 grudnia, a szczegółowa oferta i wszystkie zasady uczestnictwa znajdują się na muzealnej stronie internetowej. Zapraszamy do zgłoszeń oczywiście nie tylko grupy zorganizowane, ale także odbiorców indywidualnych. Więcej informacji o muzealnych wydarzeniach również w kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej. Zapraszamy. Po prostu Rudy Świat to tytuł wystawy, której otwarcie polecamy już w czwartek 12 grudnia. Artystyczne torby i poduszki zaprezentuje Katarzyna Chodorowska, a Magdalena Mikołajczyk zaprosi do swojego świata ceramiki.
Zapraszamy na wernisaż w czwartek 12 grudnia o godzinie 18 do Galerii Akcent. Niech się kochają w dzień narodzenia, kamienie, drzewa, wszystkie stworzenia. Natomiast w piątek 13 grudnia zapraszamy na koncert świąteczny w wykonaniu słuchaczy Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka. W programie zaplanowano tradycyjne polskie kolędy oraz piosenki świąteczne, które wprowadzą nas w atmosferę Bożego Narodzenia. Startujemy o 19.30 w klubie Akcent. I jeszcze propozycja na sobotę. Polecamy Państwa uwadze teatralną wersję opowieści wigilijnej w reżyserii Zbigniewa Kulwickiego. Ta opowieść o magii świąt, która kruszy nawet kamienne serca, przeznaczona jest dla każdego. Zatem zapraszamy całe rodziny w sobotę 14 grudnia o godzinie 16 do teatru. Reaktywowane w tym roku Grudziąckie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza serdecznie na spotkanie autorskie z panią Karoliną Wójciak, które odbędzie się 11 grudnia w środę o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 28. Mieszkająca na co dzień za granicą autorka specjalizuje się w pisaniu kryminałów, thrillerów oraz powieści romantyczno-przygodowych. Jej książki określane są często jako nieodkładalne, gdyż trzymają w napięciu do ostatnich stron. Jej bohaterzy są realistyczni, a książki pełne emocji. Widzimy się już 11 grudnia w Bibliotece Głównej o godzinie 18. Dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o stałej porze, a widzimy się w czwartek o 17.45.